Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, na samym początku pozwolę sobie w swojej bezczelności wręcz, ale zaprosić państwa na stream, który odbędzie się dzisiaj z moim udziałem na kanale Marek Kotoński Live w godzinach, w okolicach godziny 20. Proszę trzymać rękę na pulsie. Ja chyba niestety, mimo tego, neoziny jestem przeziębiony znowu. Dlatego różnie może być, ale chyba dzisiaj dam radę. No, chociażbym nawet się źle czuł, to, to nawet tę godzinę posiedzę z Państwem, czy dwie godzinki, dla szczytnego celu, jakim jest rozmowa z Państwem oczywiście, zbieranie pieniążków na boży cel, jakim jest nowa karta graficzna i karta do zgrywania gameplay, żeby troszeczkę rozwinąć kanał z grami. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać o byciu dobrym. Bycie dobrym, szlachetnym, porządnym człowiekiem to jest temat, który spędza mi sens powiek. Mam dreszcze na plecach i erekcję. No z erekcją to tak trochę skłamałem, ale, tak dla zwiększenia siły słów, które padają z mych ust. Mam dreszcze na plecach, gdy myślę o ludziach prawych, uczciwych, sprawiedliwych, porządnych, szlachetnych. Budzi moje głębokie wzruszenie fakt na przykład jakiegoś starca, który umiera i nigdy nie wziął łapówki, zawsze był, żył uczciwie i godnie. To są rzeczy wielkie, a nie jak ktoś, kto całe życie chapał, kradł, zabierał innym. Pod koniec pieniądza daje państwu Watykan z myślą, że wtedy pójdzie do nieba. Że ci goście, którzy mają na sumieniu pewnie dużo więcej niż on, załatwią mu twórcy wszechświatów, twórcy galaktyk, tych czarnych dziur całych i budżetowych, nie tylko w Polsce, nawet Bóg nie wie, gdzie są te pieniądze w Polsce. Bóg wie wszystko, ale tylko tego nie wie. I ten twórca tych wszechświatów, miliardów galaktyk, już nie mówię gwiazd, bo w galaktyce są miliardy gwiazd, a tu mamy miliardy, gromad galaktyk, nawet nie galaktyk. Czyli twórca tego wszystkiego na tym wypisdowie, na tej małej planetce komuś to całe życie kąsał bliźnich i chapał od nich wszystko, co się dało. Na koniec faniaczek chce się jakby wydostać z łap karmy, z łap sprawiedliwości Bożej. I ten człowiek oddaje swój majątek i ten człowiek myśli, ma Boga za idiotę. A nawet ja, przecież państwa uniżony sługa, który wiadomo, że ma IQ niewiele wyższy od idioty, to nawet taki człowiek średni, średni umysłowa jak ja wie, że to jest oszustwo. To co, twórca wszechświatów się nie pokapuje w tym przekręcie. To, że można było głupkowatych ludzi. Wczoraj czytałem, że w Stanach Zjednoczonych 77%, w Szwecji. No w Szwecji bardzo mało. 22%, w Polsce około chyba 30, parę%. Już nie pamiętam gdzie to czytam. Nie rozumie prostego tekstu, tak? Instrukcji. Takich prostych rzeczy, tak, gdzie trzeba wysilić trochę mózgownicę, więc to, że ktoś oszukał kogoś z tych maluczkich, nie oznacza, że w starciu z takim zawodnikiem, w ostatecznym starciu, jakim jest Bóg, wygra. To jest po prostu tak żałosne, ale niestety to ci ludzie, którzy byli bardzo inteligentni i przebiegli, pod koniec życia sobie tak myślą, że uda mi się ostatnie oszustwo. Ja im się w sumie nie dziwię, też bym tak zrobił, bo a nuż Bóg jest idiotą. Szansa mała, ale jednak jest. No a co innego, przecież nie poddajesz. Pieniędzy mm, ludziom, których oszukałeś, bo już część przebalowałeś, e, człowiekowi jakiemuś zabrałeś pieniądze, zniszczona została cała rodzina. Syn poszedł w narkotyki do więzienia. Córka została kurwą, bo była bida i patologia. E, ojciec poszedł na sznur, tak, bo go zbankrutowałeś. Nawet gdybyś oddał te pieniądze, nie naprawisz nawet w promilu tego zła, które uczyniłeś, po to, żeby mieć więcej, więcej, więcej. No ale tak to jest. Pozostaje tylko tym ludziom oddanie, jeszcze większym cwaniakom od niego pieniędzy. W nadziei, że te cwaniaczki po śmierci będą coś załatwiały. Ja podejrzewam, że te cwaniaki po śmierci będą miały znacznie większe problemy, niż załatwić drugiemu cwaniaczkowi pośmiertne niebo i wieczność po prawicy Pana dobrego Boga. Szanowni Państwo, ja jestem wielkim fanem dobra, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że od najmłodszych lat Mój układ nerwowy i chyba moja podświadomość była nastawiona właśnie w taki bardzo specyficzny sposób. Mimo tego, że byłem człowiekiem niezwykle lękowym, potrafiłem w obronie innych, myśląc, że jestem dobry w takim szlachetnym porywie, potrafiłem dokonywać rzeczy nieodważnych, tylko wręcz stracę, Kurde. co odważnych których rzadko kto mógł wykonać. Jeszcze biorąc pod uwagę mój poziom lęk, yy, ogólny lękowości, to to było wręcz szaleńcze. No ale w końcu musiała przejść taka chwila w moim życiu, kiedy zdałem sobie sprawę, że pomagałem głównie osobom występnym, złym, yy, osobom, które nie odwdzięczały się później, osobom, którym ta pomoc nie szła wcale na dobre. Na przykład jednemu koledze, takiemu w cudzysłowie... Pomogłem, jak go chcieli bić. Sam się nie potrafiłem obronić, ale poszedłem za niego i pomogłem mu. Tylko, że on potem narobił bardzo złych rzeczy został karany więzieniem, i ten bez szczegółów za bardzo. Gdybym pozwolił, żeby go po prostu najebali za jakiś tam akt, o którym wtedy nie wiedziałem kradzieży to, to, może by go naprostowali? Może by się wstydził pójść potem do tych kumpli, którzy by go potem tam gdzieś kręcili. Także po pewnym czasie się kapnąłem, że e, moje pomaganie, autentycznie z dobrego serca pomagałem, e, albo było traktowane przez właśnie tych ludzi jako to, że jestem frajerem do kopania e, i to robiono, znaczy nie fizycznie, ale też takie psychiczne kopanie w dupę człowieka a drugiego jest znacznie gorsze, a z drugiej, e, z drugiej strony dochodziłem do takiego wniosku, że, że to pomaganie wcale nie pomaga. A w niektórych przypadkach wręcz, jakby upewnia ludzi, tak, że jak sobie znaleźli frajera, który za darmo pomaga, no to jakby mają jakiś immunitet, no ale to się okazuje, że wchodzili na teren lepszego drapieżnika i, no niestety, albo niestety dostawali w chambu, od życia, czy, czy realnie dostawali w web. Dlatego myślę, że rzeczą taką, która stała w bardzo mocnej opozycji do tego, w czym zostałem wychowany, w jakiej idei, żeby być dobrym człowiekiem, zaczęły się te pewne rzeczy gryźć. Moje doświadczenie zaczęło mi mówić, że te treści, które mam w głowie, to jest po prostu shit. To jest po prostu shit, szanowni Państwo. I ośmielę się zauważyć, że w Państwa głowach to, co jest na temat bycia dobrym, jeśli jest to coś takiego w moim stylu, jeśli Państwo to rozpoznają, jest to największa trudka, jaka może być. Dlaczego? Ktoś kiedyś powiedział, ten mądry Żyd, który nie wiadomo, czy istniał. No, katolicy mówią, że istniał na pewno. Ci, którzy nie są katolikami, mówią, że nie wiadomo. Raz jedni, jakim, jedni jakimś badaniem rzucają, potem drudzy rzucają jakimś badaniem. Tak jak z dietami. Jedna dieta jest super, są badania, potem jest druga dieta zupełnie inna, że też są badania amerykańskich naukowców, jak żeby inaczej. I tam było: Nie rzucajcie pereł przed świnie. Ja powiem Państwu, że bycie dobrym, bezwarunkowo, w tym świecie, w tej rzeczywistości, jest samobójstwem. Tak, Szanowni Państwo. Człowiek, który ma ciągoty do pomagania innym, i ta ciągota wypływa z jego serca, jest to chłopak z, czy dziewczyna z szybkim serduchem. No, dziewczyny to zwłaszcza lubią bad boyom pomagać, ale to nie jest za darmo, tak? No, bad boy wzbudza emocje itd., a mniejsza z tym. Jeśli jesteś chłopakiem, który ma szybką, wyrywną duszę do pomagania bliźnim, to pamiętaj, że Pan dobry Bóg oprócz dania ci takiej duszy dał ci też umysł. I umysł powinien mieć kontrolę, żelazną kontrolę. Twoja wiedza i doświadczenie powinny mieć żelazną kontrolę, by rozeznać się, czy w danym momencie, czy jak wypuścisz z tej smyczy tą duszę, która chce pomagać, rwie się do tego, czy ta pomoc naprawdę pomoże? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka czy ten człowiek to doceni? Taką pomoc czy nie uznacie za frajera, który pomaga, bo spotkałem w życiu się z ludźmi, którzy traktowali tych, którzy im pomagają jako po prostu frajerów. Niektóre drapieżniki się po prostu wyspecjalizowały, mają dokładnie taką specjalizację w przyciąganiu takich osób. Ponieważ wiele lat że pomagałem takim ludziom i popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy, ponieważ nie wiedziałem, jak to funkcjonuje. Nie wiedziałem. Na drodze wielu cierpień i wielu krzywd, musiałem zrozumieć, że pomaganie wszystkim, jak leci, to jest samobójstwo dla tej osoby. To jest pierwsza rzecz. I teraz uwaga: najważniejsza rzecz. Jeśli nie będziesz trzymał za mordę swojej duszy, która jest wyrywna do pomagania innym i chce być szlachetna, i chce być pomagana, to jest piękna dusza. Ale bez umysłu, który to trzyma pod kontrolą, to jesteś tylko wykorzystywany przez innych. I zamiast pomóc komuś, kto naprawdę tego potrzebuje, zamiast kom pomóc komuś, kto naprawdę wykorzysta tę Twoją pomoc po to, żeby się odbić od złej sytuacji i osiągnąć w życiu jakiś sukces, coś się spełnić, w czym, żeby ta Twoja pomoc, to ma być takie po prostu pozytywne kopnięcie, ale nie w dupę, tylko takie popchnięcie w dobrą stronę. I ten napęd, ta dodatkowa siła, ta energia, którą ty wyzwalasz, ma pchnąć człowieka w kierunku dobrej strony, w kierunku bogactwa, spełniania swoich pasji, robienia tego, co ten człowiek kocha, żeby był szczęśliwszy, żeby był radośniejszy. Ty dajesz porcję energii, tacy ludzie, jak ja, są przeznaczeni do tego przez Boga, i taki jest cel mojego istnienia na tej planecie: dać energii, żeby kogoś pchnąć w kierunku dobra. Czy ten człowiek jest biedny, chce zarobić służąc innym, tworząc jakieś usługi, produkty, to też jest dobro, szanowni państwo. I należy się za to sprawiedliwa, godna zapłata, a nie, że e, Żydzi nam wmówili poprzez robienie goją religii, że pieniądze nie są dobre. Oczywiście, że są dobre. Pieniądze to jest krwiobieg, to tak jakbyś mówił, że krew w organizmie jest niedobra, no to spójrz sobie połowę tej krwi i zobaczymy. Oczywiście nie rób tego, bo jeszcze ktoś zrobi to, kurde, będę miał problemy. to jest energia, którą musisz wykorzystać dla dobrego człowieka, żeby mu pomóc. Bo są drapieżniki, które wykorzystują tę energię, którą tacy ludzie jak ja dają. I pewnie wielu z was też takich jest. Biednych, pokiereszowanych przez los. Jesteście w takim momencie życia, że albo pójdziecie w kierunku, w którym idą niektórzy hejterzy internetowi. Rozżaleni, zazdrośni, zawistni. Pozwolicie tym obrzydliwym cechom charakteru się umocnić. Puścicie ze smyczy te zło, które każdy w nas ma. Będziecie mieli straszne życie, bo to jest straszne życie w zazdrości i zawiści. Człowiek po pewnym czasie jest przygaszony, smutny, depresyjny, nie cieszy się życiem, nie ma tej energii, nie ma tej radości, nie ma tego, tej pasji życia. I to jest właśnie pójście w złym kierunku w życiu. Dlatego trzeba pchnąć ludzi. Ja to robię właśnie nagrywając audycję. Pomóc im, ale trzeba wiedzieć, komu pomóc. Bo jak są pasożyty, które się śmieją z dobra, ze szlachetności, z dobrego życia. Zesłużenia innym za pomocą tworzenia jakichś produktów, usług i zarabiania godnego, go, godnego zarabiania pieniędzy na tym. I oni wykorzystują ten bust, jakby, który dają takie dobre osoby, i dzięki temu mają siłę, zdrowie, radość. Często się um, wysługują takimi ludźmi, czy to w urzędach, czy to w pożyczkach, czy to w czymkolwiek innym. I tacy ludzie, dobrze, zamiast pomagać innym i czynić ten świat dobrym i szlachetnym, prawym miejscem to służą jako takie powerbanki, powerbanki dla pasożytów. To jest niesamowite, jak to działa. Wielu ludzi dobrych marnuje swoją energię na pomoc złym ludziom. Źli rosną w siłę, podli rosną w siłę, zwłaszcza przy tym, że w obecnych czasach, mrocznych czasach Polski mamy praktycznie niedziałające prawo. Mamy wielką niesprawiedliwość, nieprawość. Trzeba to, nie wiem, przeczekać, trzeba... Działać nawet na poziomie lokalnym, pomagać sobie, czynić sobie dobro. Niech każdy czyni co może, żeby uczynić to państwo lepszym. I ja bym chciał państwu jeszcze powiedzieć, i tu proszę o szczególną uwagę, także to jest bardzo ważne, że bycie dobrym to jest przede wszystkim, co zrozumiałem po wielu latach wielkiego cierpienia, to jest bycie dobrym dla siebie. Bo jeśli ty pomagasz innym, i ty pomagasz jakby innym, zapominając o sobie. To czujesz ciągle tak, no nie ma pieniędzy, tak? No chciałbyś coś mieć, chciałbyś mieć jakiś lepszy samochód, lepszego kompa, no coś chciałbyś w życiu mieć, to jest, ale to jest bardzo dobre, to jest bardzo zdrowe. Chcesz mieć jakiś domek, chcesz mieć ładną dziewczynę, chcesz być szanowany, to są bardzo piękne marzenia. Nie ma powodu, żeby z tego rezygnował. Ja na przykład wielu ludziom pomogłem, wielu ludzi mnie za to szanuje. Dlaczego ja mam z tego rezygnować albo czuć się źle z tego powodu? Niby dlaczego? Ja zrobiłem coś dobrego i zasługuję na szacunek. Dlaczego mam nie zasługiwać niby na szacunek? Niby z jakiej racji? Bo komuś się to nie podoba? To jest tej osoby problem. Uwaga! Dzieje się zła rzecz, kiedy poświęcasz się tylko pomaganiu innym. A kiedy zapominasz o sobie. Przecież ty też masz w sobie duszę, masz w sobie wewnętrzne dziecko. No na przykład... Patrzysz na jakąś butelkę. Ja kupiłem jakieś takie osi witamin jest napój i patrzę na to, czy napić się czy nie. W pierwszej chwili moja podświadomość mówi: "O, napijemy się, bo to smaczne", ale potem po chwili ta podświadomość mówi: "Kurwa, ale tam to pewnie chemii napchali i znowu nie mam choty". I ty się na to patrzysz i różne emocje w, tobą w tobie powstają. I wygra któraś emocja? Wiesz kto naprawdę wygra? Tak naprawdę to jest twoja podświadomość. Twoja dusza ona wygrywa. I ta istota w tobie, która wybiera wszystko za pomocą emocji w życiu, która tobą kieruje, czy będziesz oglądał durne filmiki przez trzy godziny, czy przez te trzy godziny pouczysz się języka, co za rok czasu da ci le dużo lepszą pracę, to my kierujemy w większości swoim losem. Naszymi sympatiami, antypatiami, emocjami, wybieraniem tego, na co poświęcamy swój czas. I ta istota, która odczuwa, która jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu, i ty zapominasz o niej, żeby jej czynić dobro, tylko czynić dobro idziesz do cwaniaka, i im pomagasz w czymś. Na przykład są tacy cierpiący, co ojej, jaki biedny jestem, o jezu, ja się nienawidzę, o jezu, jaki jestem dobry, niedobry, ble, bla, bla, ble, ble, i musisz mu pomagać. Nagle patrzysz, pół roku mija rok, on coraz gorzej, on się już powiesi, on się zabije, trzeba mu coraz więcej pomóc, jakieś pieniądze wysłać. Ktoś cię robi po prostu kolego, w chuja. ten koleżka sobie zrobił niezły. Poziom życia właśnie wykorzystując dobrych ludzi jest po prostu kurwą. Jest po prostu zwykłą kurwą, bo dobry człowiek zamiast pomóc ludziom w naprawdę ciężkich problemach, ja zauważyłem, że dobry, szlachetny człowiek nie przyjdzie do mnie. Nie przyjdzie do mnie, bo się nasłucha, że ja nie mam czasu, że ja już jestem wyeksploatowany. No bo no tyle portali, tyle kanałów, ja po prostu nie mam czasu na pisanie z ludźmi. No, no nie mam, po prostu nie mam zwyczajnie czasu. I on nie napisze, bo on jest honorowy. On powie: Ja, Markowi, nie będę przeszkadzał. A ja bym chciał, żeby taki człowiek napisał, bo bym mu chętnie pomógł, ale piszą ci, którzy mają w dupie moją pracę, moje zmęczenie i dawaj pomagać im. Dlatego ja im nie odpisuję. Słyszysz, że nie mam czasu, nie mam siły i piszesz: No to chłopie, no to o co, co jest grane, tak? To ty mnie szanujesz, to ty masz coś, nie wiem, jakiś szacunek do mnie, respekt do mojej pracy, do tego, że jestem zmęczony że od wielu lat nie wyjechałem na wakacje, że nie mam weekendu, że nie mam świąt. Jest forum działa w święta, forum działa w niedzielę. Ludzie sobie w pracy odpoczywają, niedzielę nie pracują, ale forum działa w niedzielę. Trzeba dawać warny, trzeba pilnować porządku, trzeba naprawiać awarie, trzeba dzwonić do informatyka. To tak nie działa. Ja muszę pracować 24h na dobę, ja nie mam świąt i innych rzeczy. Innych wolnych dni. Forum działa 24h całą dobę, cały rok non-stop. Także, szanowni państwo, tak samo inne moje portale. E, Audycja, jak państwo widzą, czy świątek, czy piątek, czy sobie pośpicie, czy sobie popiliście i chcecie pospać dłużej, ja muszę wstać, czy, czy o ósmej rano, czy o 11, tak jak dzisiaj, ja muszę nagrać audycję. Nikt za mnie tego nie zrobi, szanowni państwo. Ja nie mam wakacji. Dlatego często jest tak, że dobrzy, szlachetni ludzie po prostu się wstydzą, bo mają w sobie taką godność. Ja takim osobom bym pomógł, a takie osoby do mnie nie napiszę, koło się zamyka. Dlatego stworzyłem forum. Gdzie ludzie mogą to napisać, i po to jest to stworzone, żeby ci dobrzy ludzie przyszli bez poczucia wstydu, zapytali. No tu jest problem, bo mamy dużo agresywnych ludzi, i ja to po prostu złapię za mordę w końcu. Ale ci ludzie mi grożą, chodzą do hejterów, wyszydzają. Państwo mają też to w dupie, bo co to Państwa obchodzi, a ja mam problem, tak? Ale to koniec z tym. Chyba zaprowadzimy nowe porządki. Po prostu musi być miło na forum, tak? Ktoś mi zadał pytanie. Że forum to są ludzie, oczywiście, to jesteście wy. Ale jeśli ludzie będą fikali, to wszystkich nie zbanuje, nie? Wszystkich z was zbanuje, jeśli będzie trzeba. Jeśli nie będziecie chcieli pomagać innym i nie będziecie uczestniczyli w misji, świętej misji pomagania ludziom, którzy nie mają pieniędzy, nie mają, nie mają wsparcia żadnego, to rozpierdolę te forum w części i nic nie zostanie. Ja sobie poradzę, ja swoje książki zawsze sprzedam. Więc takie gadanie, nie mówcie tak do mnie. Bo ja na pewno sobie na coś takiego nie pozwolę, że jak wszyscy będą, to ja będę musiał ulegnąć nigdy w życiu. Będzie fikało całe forum, zlikwiduję całe forum. Ja tu rządzę, ja się o was, ja o was dbam, ja się o was staram, ale ma być porządek i zasady i hierarchia na forum. I nie będzie samowolki na forum. Bo tak powiedziałem. I rozdolę to wszystko w drzazgi, jeśli nie będzie tak, jak to założyłem. I tak ma być. Ma być forum, które pomaga dobrym ludziom. Bogaci mają płacić, mają to utrzymywać, a biedni z całej, z całej Polski, z całego świata zapraszam wszystkich ludzi, mają poprzychodzić po darmową pomoc. Dostaną pomoc, dostaną pomoc, jakieś wsparcie, po jakimś czasie uda się im w życiu, mam nadzieję, że sobie przypomną o forum, dadzą jakąś darowiznę, dadzą parę złotych, wiadomo, to, że ja robię za darmo nie oznacza, że... Informatycy robią za darmo, że serwery mam za darmo. Proszę bardzo, teraz dostałem rachunek. Wczoraj dostałem rachunek za domenę, e, chyba tam 100 zł. Teraz dostałem rachunek serwer VPS Standard plus DA Host Name. Ser no tu bez nazw, okres 1 miesiąc, razem 116,73 zł. I to cały czas takie rachunki spływają. No niestety to nie jest tak, że dostaję fakturę, e, panie Marku, my też jesteśmy działamy charytatywnie za darmo, tak. Pójdę sobie do, nie wiem, do salonu samochodowego, powiem daj tam je te felali. <grym> felali. <grym> Powiedzą, oczywiście panie Marku, my tutaj działamy dla dobra. Bierz pan, wybierz se pan model, jaki pan chcesz i dawaj pan, jeździ pan. No niestety tak nie ma, muszę zapłacić. Także szanowni państwo, pamiętajcie, dwa punkty do zapamiętania. Dwa. Nie pomagaj wszystkim, tylko ucz się życia chłopaku. I po prostu i dziewczyno, chociaż to dziewczyny w większości to zupełnie inaczej działa ten u nich schemat. Zapamiętaj sobie, pierwsza rzecz, nie warto pomagać wszystkim, ponieważ gdy nie masz doświadczenia, nie masz wiedzy, nie masz obycia życiowego, to na, na 99% pomożesz pasożytom i drapieżnikom, którzy powinni być, nie powinni mieć żadnej pomocy, tylko powinni się wziąć za robotę. A druga rzecz... Jeszcze ważniejsza chyba niż ta pierwsza, że zanim po zaczniesz pomagać innym, to musisz swoje życie doprowadzić do jako takiego porządku. Musisz w miarę mieć niezłą samocenę, musisz się czuć dobrze ze sobą, musisz dokładnie poznać swój organizm, jakie masz rezerwy energii. Na przykład, jak ja pomagałem ludziom przez wiele lat, gdy miałem ten IBS, to były straszne czasy, to po pewnym czasie ja niemal żemdlałem. Słuchajcie, to nie jest tak, że leżysz zmęczony, bo jak leżysz zmęczony i się kładziesz, to jest poczucie przyjemności, prawda? Organizm ci nagradza za to, że leżysz. On sobie może tam zrobić naprawy, zregenerować się. Więc tak jak na przykład jesteś głodny i zjesz, czujesz przyjemność po dobrym posiłku, tak samo czujesz przyjemność, gdy odpoczywasz. A niestety tutaj jak byłem po prostu przez te demony, można by powiedzieć, jak to było w tym, na ten filmie pana Walaszka. Demony, rozwalenie demonów za 300 z fakturą, za 200 bez. Po prostu te demony, jakby to powiedzieć, ludzkie, w ludzkich ciałach tak wyczerpywały moją energię, że ja leżałem, ja nie miałem poczucia przyjemności, ale leżałem bez siły. Musiały minąć lata, żebym zrozumiał, co ja sobie tak naprawdę robiłem. Nie możesz pomagać całkowicie rezygnując ze swoich akumulatorów, ze swojej duszy, niszcząc siebie samego. Musisz być radosny, musisz mieć ustaloną samocenę, musisz zadbać o swoje zdrowie, musisz się dobrze czuć sam ze sobą. Musisz mieć dużo po prostu mordeczką uśmiechu na ryjku. Nie możesz, gdy jesteś nieszczęśliwy, pomagać innym, bo tak naprawdę, ja wiem, że dusza się garnie, ale co dasz tym ludziom? Po prostu, nie dasz pieniądze, jeśli masz, bo często przecież ludzie dobrze nie mają, bo wszystko oddają. Ja przestałem oddawać wszystkim i proszę i sobie tam oszczędziłem na parę trochę lepszych w życiu rzeczy, na parę w życiu dobrych rzeczy i to tak działa. No pasożyty zaczęły się denerwować, że chory z nienawiści, że niedobry, że nie pomaga. Pomagam, oczywiście pomagam cały czas wielu ludziom, ale pomagam tym, którzy tego potrzebują, a nie pasożytom. Dlatego i nagle pieniążki się uzbierały i siła psychiczna wzrosła i wiele dobrych życiu się, rzeczy w życiu się zdarzyło. Dlatego pamiętaj, że w tym amoku pomagania nie możesz zapomnieć o sobie, to jest najważniejsza sprawa. Najpierw ty, potem pomaganie, nie martw się. Jest nas tutaj na świecie dużo ludzi i my pomagamy spokojnie. Więc nie pomagaj, bo tylko zarżniesz samego siebie i nie pomożesz, będziesz służył jakiemuś cwaniakowi, który cię wyciśnie jak cytrynę. Zerżnie cię sko po prostu. Sorry, winę tu, ale tak to brzmi. Dlatego najpierw ty, najpierw się wykuruj duchowo, żebyś był radosny, żebyś miał mordeczko uśmiech na twarzy, żeby, żebyś zaczął jakieś pieniądze zarabiać, żebyś nie był bidokiem, żebyś golcem, dziadem nie był na cudzym utrzymaniu. Najważniejsza rzecz, dobry człowieku, żebyś zadbał o to, żeby być w jakimś otoczeniu nietoksycznym. Czyli jeśli jesteś z rodzicami Januszami, to żebyś odbił od nich, wynajął gdzieś mieszkanie, gdzieś wjechał, czy do innego kraju, czy do miasta, żeby ci po prostu ktoś ciągle nie psuł głowy mówieniem, jak jesteś beznadziejny, i żebyś się chłopaku trochę odbił. Przestań pomagać. Naprawdę, jeśli ty przestaniesz pomagać na rok dwa i ogarniesz swoje życie, to nic się złego nie stanie, naprawdę, to nie jest tak, że bez Ciebie ten świat zginie. Uwierz mi, że nagle jakbym teraz zawału czy udaru dostał i bym piznął przed kąpem. byście słuchali tutaj, jak jęczę, wołam o pomoc i konam, to nic by się nie stało, byście o mnie szybko zapomnieli i cała masa byłaby dobrych ludzi, i ludzi takich jak ja, którzy by dochodzili do takich wniosków jak ja. Nic by się nie zmieniło, świat beze mnie normalnie by funkcjonował, bez Ciebie też. Tobie się tylko wydaje, że ty jesteś taki nie do zastąpienia. Nie ma ludzi nie do zastąpienia. Omierali wo wielcy wodzowie, naukowcy, wielcy ludzie. Wojnę kosiły ich milionami. I proszę bardzo, funkcjonuje świat, funkcjonuje dalej. Nie rób z siebie jakiegoś bożyszcza. Zrób sobie rok, dwa pauzy od tego czynienia dobra i skieruj ten power na ogarnięcie własnego życia na to, żeby stworzyć nawyk dobrej samooceny, nawyk dziękowania, codziennie rano i wieczorem dziękuj za to, co masz. Ogarnij się, chłopaczy, na trochę. I wtedy, gdy już ogarniesz swoje życie, gdy już będziesz wiedział, że nie należy pomagać pasożytom, tylko dobrym, szlachetnym ludziom, ja na przykład, gdybym był na twoim miejscu, gdybym na przykład nie wiedział, komu pomagać, i to jest bardzo mądre, ja na przykład nie wiem, jak Naprawiać różne rzeczy w komputerze, nie znam się na wielu rzeczach. Ja nie próbuję kombinować, ja po prostu wyciągam hajs, czy komuś płacę w jakiś inny sposób, na przykład dobrą radą. Są ludzie, którzy bardzo na to liczą i ludzie mi pomagają. Ja nie mam na tyle rozsądku i jakby pokory, że nie biorę się za naprawę czegoś, na czym się nie znam, bo to spierdolę. Jeśli więc uczciwie uznasz, że nie potrafisz rozpoznać ludzi prawdziwie dobrych, a złych, którzy wykorzystują Twoją dobroć, to ja Ci proponuję, żebyś przyszedł na forum i pomagał ludziom, po prostu dawał radę, dawał dobre słowo. Jak zobaczysz, że ktoś za długo żąda, no to wtedy rezygnujesz z pomocy. Jeśli widzisz, że ktoś się ogarnął jakoś w miesiąc czy coś, no to możesz pomagać, ale jak dłużej, no to widzisz, że ktoś po prostu chce wycisnąć. A tutaj na forum widzisz bo zobacz jaka jest różnica, w życiu pomagasz komuś pół roku, widzisz, że ktoś w ogóle nie wystartował, no i mówisz mu, no słuchaj, no tyle ty ci pomogłem, a ty nie wystartowałeś, on ci mówi, chuj mi pomogłeś, to jest tak jak w liceum. kiedyś zapamiętałem to do końca życia, był gościu, który ciągle sępił ode mnie fajki, bo w kiblu żeśmy sobie papieroski jarali, papieroski jalali, eee, i nagle mi zabrakło, i on ma papierosy, i ja mówię, no to daj tomu coś tam papieroska, nie, a on mówi, co ty, kup Ja mówię, chłopie, popierdoliło cię. On mówi, nigdy mi nie dawałeś, kup sobie. Co ty, frajera mnie masz? Słuchajcie, ja wtedy zamarłem. Ja mówię, kurwa, to ja ci dawałem papierosy od ponad roku czasu non-stop. wy nic mi nie dawałeś. Czujecie to? Non-stop brał ode mnie papierosy. On mówi, o ty, kurwo. A on mi coś tam zostawi ci pojarkę. Ja, ja w dupę sobie stać pojarkę. Miałem swój honor. Nie dałem potem mu papierosa, jak się podizywał, uśmiechał. Mów, dupę, wolałbym zjeść takiego papierosa, już muszę oddać. Ale ludzie tacy są. A wiesz, czym się taka sytuacja różni od forum? Że na forum widzisz, co mu pisałeś, jak ci odpowiadał. Na forum już ten numer nie przejdzie, dlatego dobrze jest pomagać na forum i traktować to jako taką platformę do pomocy ludziom, bo widzisz, czy ktoś cię w chuja robi, on się, on się z tego nie wymiksuje. On nie skasuje tych postów. Owszem, on może napisać do nas, żebyśmy skasowali, ale sorry, winy tu, jeśli one nie mają prawa i tam nie ma... Treści, które łamią rodo, czyli tam wizerunków i tak dalej, to mnie nie kasujemy. Nie ma mowy. Rozumiesz, na czym ta różnica polega? Na forum możesz wyćwiczyć swoją dobroć, czy ona idzie w kierunku pasożytów, czy nie. Na forum też są pasożyty. No niby jakie jest 8 prawie tysięcy ludzi. Ja Państwu wejdę teraz na te forum, bo ostatnio słyszałem, że forum już znowu upadło, tak? Forum upadło. no to zobaczmy, czy te forum upadło. Wchodzę na forum bracia sam. No, coś nie chce się załadować. Może faktycznie mają rację? O, dobra. Dobra. 57 użytkowników, 372 gości. Czyli na forum, który upada, ma prawie 500 ludzi, którzy są obecnie teraz rana. Wiadomo, że ludzie e, w niedzielę kościółek, jakieś piki, pikniki i tak dalej. Dobra. 7781 użytkowników. 112 prowadzonych blogów, 473 579 postów. Tu pisze odpowiedzi, ale to są posty. No tak, no chyba faktycznie upadło forum. No tak, no tak, no jak oni mówią, to pewnie mają rację. 500 osób prawie online na forum, a bywa i dużo więcej, więc no, no na pewno upadło. Szanowni Państwo, na forum też są pasożyty, brać moderatorska nie upilnuje tylu chłopaków. Zresztą będziemy niedługo prowadzili nabór Potrzebne nam są sprawdzone w polu boju chłopaki, które chcą, które potrafią przyjąć władzę, bo to wiadomo, że to jest władza, wiadomo, że moderator jest inaczej traktowany, no i tak dalej. No jest to jakaś pozycja, tak? Więc szukamy ludzi skromnych, chcących, którym władza nie odbije trochę do głowy. Przede wszystkim, i chcącym nieść ten kaganek tego dobra. Ale to zobaczymy jeszcze. To muszą być ludzie sprawdzeni i lojalni. Szanowni Państwo to by było na tyle tyle moich rad jeśli chodzi o bycie dobrym prawym człowiekiem życzę państwu miłego dnia zapraszam dzisiaj na tego streama na kanale Marek Kotoński Live przypominam państwu że każda moja audycja jest wstawiana na samiectv.pl, a później jest dobę później wstawiana na YouTube znaczy ja to wstawiam od razu tylko automat to robi najczęściej gdzieś tam o 5 rano bo ludzie się budzą do roboty to sobie lubią coś tam posłuchać jak tam coś tam pitole Także tak to wygląda. Kto chce szybciej obejrzeć na Summit TV, zapraszam, a kto chce poczekać jedną dobę, no to na YouTube po jednym dniu. Czyli ta audycja będzie w poniedziałek rano, a będzie dostępna za około dwie godziny, jak to wszystko pogarniam na Summit TV. Także szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na kanał z grami. Marek gra w grę, będą linki oczywiście w komentarzach, będą przypięte, będą wszędzie informacje. A na dzisiejszym streamie będę zbierał pieniądze na nową kartę graficzną. Chcę kupić jedną z lepszych kart graficznych, GTX 980. Dlaczego? Znaczy, przepraszam, RTX 80. Dlaczego? Dlatego, że no okej, okay, kosztuje to 3000, ale nie chcę za 2-3 lata sobie pluć w brodę, jak widzą super, super gry, że oszczędziłem parę stów kupując gorszą kartę. Poza tym ta karta będzie mi do Minecrafta potrzebna a karty RTX w Minecrafcie bardzo mocno zmieniają te bardzo kiepsko widoczne te kwadraciki ochydne. Poza tym myślę, że ten monitor, który mam pójdzie do drugiego kompa, a ja sobie kupię chyba monitor jeszcze większy, bo mam 27 cali 4K, no ale to z czasem, bo na razie jeszcze nie mam pieniędzy. Ledwo jak wydam na tę kartę to zostanę naprawdę z groszami. Ale mówię, no zainwestuję w ten kanał nowy może coś z tego wyjdzie. No muszę się jakoś rozwijać, tak? I przy okazji sobie pomyślałem, dawniej lubiłem grać w gry, więc teraz będę grał w gry i może jednocześnie coś z tego skapnie, może jakoś swoją ideę za, za, zareklamuję w większym, w większym gronie. Może się uda, jak się nie uda, no to będę miał wypasionego kompa i tyle. No Tyle. Poza tym mam okulary do wiara nieużywane, więc na tej karcie może. Pociągnie, pociągną lepsze gry. Dziękuję Państwu serdecznie, życzę miłego dnia tego i następnego. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Panem dobrym Bogiem, jeśli istnieje. Chłop w dom, Bóg w dom. Pozdrawiam. Cześć.